Kontrolerzy protestują i zamierzają odejść z pracy. Jak można rozwiązać tą sprawę? Witajcie na kanale Prawda.pl. Zachęcam do subskrypcji kanału oraz do obejrzenia filmów i playlist, które Was interesują. Jak zapewne słyszeliście z wiadomości czy z internetu, kontrolerzy protestują i chcą podwyżek. I straszą, że jeśli ich nie dostaną, to odejdą z pracy. Niestety już niektóre samoloty są spóźnione ze względu na brak niektórych kontrolerów. Warto wspomnieć, że kontrolerzy zarabiają średnio 40 tysięcy złotych i są to jedne z najwyższych płac w Europie. Jedynie Niemcy, Niderlandy i Belgia. Tam kontrolerzy mają lepsze płace. Te protesty odbywają się głównie w najważniejszym obecnie lotnisku, bo CPK jeszcze nie mamy, czyli lotnisku Chopina w Warszawie. Ja tutaj widzę po prostu trzy rozwiązania. Rozwiązanie pierwsze. Pozwolić odejść pracownikom oraz przenieść kontrolerów z innych lotnisk na lotnisko w Warszawie. Jest to jak najbardziej realny scenariusz, przez co wszystko wróciłoby do normy, jednak minus jest taki, że pozostali kontrolerzy z innych lotnisk również mogą się zbuntować, więc nie jest to rozwiązanie pewne i nie jest to rozwiązanie na dłuższą metę, lecz na krótki czas. Natomiast pozostałe dwa rozwiązania, które widzę, to po prostu dać im podwyżki. Drugie rozwiązanie, które widzę, to dać im podwyżki 5 tysięcy miesięcznie, czyli wzrost o 12%. Koszt takich podwyżek dla 600 kontrolerów, bo tyle ich jest, to 37,5 miliona złotych. Najlepszym rozwiązaniem byłoby po prostu, aby budżet państwa dał pieniądze na te podwyżki. Natomiast widzę też trzeci scenariusz, który jest bardzo podobny do drugiego. Różni się jedynie tym, że pieniądze, które poszłyby na podwyżki, musiałyby wziąć niestety od zwykłych ludzi, którzy latają z tego lotniska, czyli po prostu poprzez podwyżki cen biletów. O ile w mediach straszy się, że to będą jakieś duże podwyżki, to aby dać kontrolerom podwyżkę o 12,5%, czyli o 5 tysięcy złotych miesięcznie, wystarczyłoby podwyższyć cenę biletu jedynie o 5 zł. Natomiast jeśli by trzeba było im podwyższyć pensję o 25%, to o 10 zł na bilecie. No nie jest to jakoś strasznie duży koszt. Na pewno jest to lepsze rozwiązanie niż zaburzenie lotów.